Mamy podane, że kąt ADB jest przystający do kąta ADC. Zaznaczę to na rysunku. Kąt ADB, więc ten kąt, mówią nam, że jest przystający do kąta ADC. ADC, więc do tego tu kąta. Mówią nam także, że kąt BAD, BAD, ten kąt, zaznaczę go podwójnym łukiem, bo niekoniecznie ma tę samą wartość, co ten kąt tutaj. Więc kąt BAD jest przystający do kąta CAD. Kąta CAD, więc to jest ten kąt. Udowodnij, że trójkąt BAD, trójkąt BAD, trójkąt BAD to ten trójkąt po lewej stronie. Jest przystający do trójkąta CAD, to ten trójkąt po prawej stronie. I podają nam tu jeszcze kilka danych. Kąt BAD jest przystający do CAD. BAD jest przystający do CAD. Już nam to powiedzieli. Mówią nam także, że kąt ADB jest przystający do ADC. ADB jest przystający do ADC. To już zaznaczyliśmy. W jaki sposób możemy udowodnić to przystawanie? Jedną rzeczą, którą wiemy i która jest intuicyjnie oczywista, to to, że długość tego odcinka jest jednakowa dla obydwu trójkątów. Tę rzecz musimy sobie wyraźnie powiedzieć, ponieważ ten bok, odcinek AD, należy do obydwu trójkątów. Więc zaznaczymy to tak: jest równy sam sobie. Zapiszę to. To jest bardzo przydatne, że możemy powiedzieć, że jest to wspólny bok obu trójkątów, którymi się zajmujemy. Zatem zapiszę, że AD jest przystający do AD na mocy zwrotności, która jest najbardziej oczywistą własnością relacji przystawania. Mówi ona o tym, że coś jest równe sobie samemu. A więc zwrotność. Tak jest. Teraz umieściliśmy już na naszym rysunku wystarczająco informacji, żeby stwierdzić, że lewy trójkąt jest przystający do prawego. Możemy to stwierdzić, ponieważ mamy odpowiadający kąt, odpowiadający bok. I odpowiadający bok, które są przystające, więc ten kąt, ten bok i ten kąt. W innych filmach mówiliśmy już o tym, dlaczego cecha kąt, bok, kąt jest zasadna. Jeśli mamy trójkąt, który ma przystające kąt, bok i kąt, który jest przystający do innego trójkąta, to nie ma możliwości, żebym narysował trójkąt, który nie będzie do niego przystający. To najbardziej podstawowy aksjomat, który przyjmujemy, podstawowe założenie. Więc teraz mamy już wystarczająco informacji. Możemy zapisać, że trójkąt BAD, trójkąt BAD, musimy upewnić się, że mamy odpowiadające boki. Kątem odpowiadającym B, wierzchołkowi B jest C. Zatem to będzie C, a później A i D. C, A, D. Przystawanie uzasadniamy cechą kąt bok kąt. Wybieram przystawanie kąt bok kąt. Tak jest. I to już koniec. Sprawdźmy, jak nam poszło. Tak jest.